Dzień dobry, witajcie na kanale Zabytki Techniki. Przed nami odcinek fotograficzny. Jak nie trudno się było zorientować po czołówce, dzisiaj mówimy o Leningradzie. Leningrad, czyli radziecka myśl techniczna. I mówię to bez żadnego przekąsu, czy też sarkazmu, ponieważ to jest przykład tego, kiedy się po prostu udało. Leningrad zrobił karierę światową. I nie mam tutaj na myśli Warszawy czy Budapesztu, ale naprawdę cały świat, na przykład Brukselę. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, jedno ogłoszenie. Mamy lato, pandemia, jak widać, słychać i czuć, trochę odpuściła, można więc pomyśleć o realizacji tych wszystkich wywiadów, nad którymi pracuję od paru miesięcy. No i tutaj się pojawiła pewna potrzeba, bo okazuje się, że nie wszyscy chcą pokazywać swoje mieszkania czy domy. No myślę, że jest to zupełnie zrozumiała sprawa, dlatego też poszukuję jakiegoś lokalu w Warszawie, bo to większość tych nagrań będzie w Warszawie, w którym można byłoby to zrealizować. Jeśli więc dysponujesz takim lokalem, nie wiem, masz jakiś salonik vintage, klimatyczny, który nawiązuje swoim wystrojem do tego, co ja tutaj robię i chciałbyś, żeby tam zrealizowano kilka odcinków, to myślę, że się dogadamy. Odezwij się, proszę. No dobrze, a teraz już temat dnia. Leningrad to jest w ogóle temat widza Zabytków Techniki. Jakiś czas temu, myślę, że już dobrych parę miesięcy, odezwał się do mnie Łukasz Kujawski z taką informacją, że interesuje się starymi aparatami fotograficznymi, jest to jego pasja, potrafi je naprawiać, ma kilka ciekawych egzemplarzy i właśnie podsunął, że takim ciekawym tematem może być Leningrad. Ja się szybciutko rozeznałem, no i zgodziliśmy się, że zrobimy razem ten odcinek. Dlatego ja dzisiaj nie będę mówił dużo. Za chwileczkę Łukasz opowie Wam o różnych aspektach technicznych, na przykład związanych z Leningradem. Tak jak powiedziałem, on naprawia te aparaty, potrafi to robić, wie o czym mówi. W związku z czym te jego egzemplarze są w bardzo dobrym stanie, także mogliśmy też wykonać testy, więc zobaczycie, jak to się robi Leningradem, co z tego wyszło. No i jeszcze jedna rzecz. Te Leningrady były wykorzystane w różnych ciekawych miejscach i tutaj też udało się Łukaszowi całkiem ciekawe kontakty nawiązać, także za chwileczkę przekażę pałeczkę naszemu gościowi, ale zanim to ja chciałem kilka słów o historii. A historia oczywiście naszego dzisiejszego tematu zaczyna się grubo przed II wojną światową, a nawet przed Wielką Rewolucją Październikową. Bo to w roku 1912 powstała w Leningradzie pierwsza fabryka, czy też spółka akcyjna, która zajmowała się produkcją optomechaniczną, która dała podwaliny tej fabryce, która wiele lat później produkowała znane nam Leningrady. Ale po co o tym mówię z aż takim wyprzedzeniem? Dlatego, że już od samego początku ludzie, którzy tworzyli tę fabrykę, którzy pracowali w niej, mieli taką ideę i wielką ambicję, żeby stworzyć aparat klasy światowej. Taki, który by mógł konkurować z Leicą, z Contaxem, a nawet takie zawody wygrać. Pracowano intensywnie, pojawiały się kolejne modele aparatów, kolejne jakieś wynalazki, techniki. Dotarłem gdzieś do informacji na przykład o takiej migawce wachlarzowej, obrotowej, która została opatentowana i później była wykorzystywana w aparatach sport, a także ponoć była w którymś z prototypów Leningrada. W każdym razie tę wielką ideę udało się zrealizować dopiero po wojnie. Tutaj trzeba powiedzieć, że po II wojnie światowej mamy do czynienia już z GOMZ-em, czyli gospodarstwiennym optikomechanicielskim zawodem, państwowym zakładem optomechanicznym, który później w 1964 roku dostał nową nazwę Łomo, myślę, że wielu bardziej znaną. I to jest następca tej pierwszej spółki z roku 1912, po tych wszystkich perturbacjach związanych z pojawieniem się Związku Radzieckiego, z II wojną światową. Drugim takim podmiotem w tych radzieckich strukturach dla nas ważnym to jest Gospodarstwienny Optyczny Instytut GOI, czyli Państwowy Instytut Optyczny. To właśnie w tym ostatnim instytucie opracowano prototyp
nowego aparatu w roku 1947, który nazwano GOI od nazwy Instytutu. No i z opisów wynika, że oczywiście był to aparat małoobrazkowy na film 35 mm. Mechanizm naciągu migawki był sprzężony z mechanizmem przesuwu filmu w postaci takiej dźwigni i dzięki temu mechanizmowi można było dość szybko zdjęcia wykonywać, bo z prędkością aż do jednej klatki na sekundę. Aparat był wyposażony w migawkę taką pełnometalową, kurtynową, która ponoć była bardzo odporna na niskie temperatury i w ogóle wszelkie warunki klimatyczne. Przewidywano do tego aparatu zestaw wymiennych obiektywów z takim mocowaniem magnetowym. Początkowo przygotowano 5 różnych konstrukcji, a później po podjęciu decyzji, że te obiektywy będą współdzielone też przez aparaty Kijew, powstało ich aż 10, o ogniskowych od 28 mm aż do 600, a w tym było kilka konstrukcji 50 mm. Później po pierwszych testach zielone światło otrzymało 5 z tych konstrukcji. W kolejnym roku, 1948, pojawiła się już pierwsza taka prototypowa seria 10 egzemplarzy i wtedy aparaty dostały już nazwę Leningrad. No bo i zakłady GOMS i ten instytut mieściły się w Leningradzie. I tutaj dzieje się rzecz dziwna, bo aparat nam znika. Mówię, że znika, ponieważ brakuje jakichkolwiek dokumentów za cały okres. Kolejna wzmianka to jest już rok 1955 i tutaj mamy sprawozdanie z posiedzenia Rady Artystycznej w zakładzie GOMS, która to rada miała zaopiniować czy też zaakceptować prototyp aparatu Leningrad. I jest tu już mowa o aparacie z napędem sprężynowym. Gdzieś są jakieś wzmianki, że migawka w tym aparacie to był mechanizm, który działał na podobnej zasadzie, czy takiej samej zasadzie, jak migawki kopal. No a mocowanie obiektywu pozostało magnetowe. I to był rok 55, a w 56 rusza już produkcja seryjna tych aparatów, z napędem oczywiście sprężynowym, ale migawką kurtynową z tkaniny. No i obiektywami z mocowaniem M39 gwintowanym. Jest to o tyle dziwne, że biorąc pod uwagę całe wcześniejsze zaangażowanie, te lata pracy nad tym aparatem, nagle się okazuje, że tuż przed produkcją wszystko się zmienia. Była to chyba dobra decyzja, bo aparat odniósł sukces, jak wspomniałem, ale to już jest ten moment, kiedy pałeczkę i głos należy przekazać Łukaszowi. Więc zapraszam na drugą część w wykonaniu Łukasza. Mamy rok 58 i w 58 w Brukseli odbywają się targi. Na tych targach, no wiadomo, każdy z krajów chce pokazać to, co ma najlepszego, jeżeli chodzi, no między innymi, o sprzęt fotograficzny. I Związek Radziecki również chciał pokazać, że potrafi. Wystawiają równolegle dwa aparaty. Pierwszy to Leningrad, drugi to również aparat dalmierzowy Kometa, przy czym Kometa była aparatem, który no, na owe czasy wyprzedzał niejedną konstrukcję, a być może był najlepszym, najbardziej zaawansowanym dalmierzem. Kometa to był aparat, który miał pokazać, że radzieccy inżynierowie potrafią. I oni to pokazali. Bo oni pokazali sprzęt, który był sprzętem automatycznym. Sprzętem, który potrafił robić zdjęcia, opierając się o sygnał
ze światłomierza i w priorytecie przysłony bądź czasu robić poprawne ekspozycje. To dlaczego ten aparat nie wygrywa wyścigu o miano najlepszego aparatu w roku 58, a wygrywa Leningrad? Otóż od samego początku, pomimo tego, że gdzieś tam snuto plany wdrożenia komety do produkcji masowej w roku 60 bodajże, aparat był pomyślany jako aparat prototypowy. On faktycznie pokazał, że radzieccy inżynierowie potrafią zbudować bardzo zaawansowaną konstrukcję, natomiast kometa nigdy nie weszła do produkcji. Na dzień dzisiejszy zachowało się bodajże 1,5 tego aparatu. Jeden w rękach prywatnego kolekcjonera i gdzieś drugi chyba w muzeum jakimś w Związku Radzieckim. Natomiast Leningrad to był aparat produkowany seryjnie. To był aparat, który już właściwie od kilku lat był obecny na rynku. I dokonano tylko nieznacznych modyfikacji w sensie wzmocnienia konstrukcji. Czyli ta wersja tutaj, to już była wersja, która mogła być produkowana w roku 58 bądź późniejszym, ponieważ w tym miejscu mamy 4 śruby, tak? Na początku były 2 wkręty mocujące wnętrze aparatu do korpusu. Ten Leningrad to był aparat, który był produkowany seryjnie. I kto wie, być może dlatego właśnie to on został wybrany jako ten, który uzyskał miano najlepszego dalmierza i został wyróżniony nagrodą w Brukseli w roku 58. Czy zasłużył na miano najlepszego dalmierza? Muszę przyznać, że kiedy pierwszy raz przeczytałem o tym aparacie, to zapragnąłem go posiadać. To jest taka żyłka kolekcjonera oraz tak zwanego naprawiacza aparatów. Wobec czego rozpocząłem polowanie i oto mogę pokazać dzisiaj 2 sztuki i opowiedzieć o pewnych technicznych szczegółach, które na pewno wyróżniają ten aparat spośród innych. Jedna sztuka to ta, którą widać tutaj, natomiast druga została przeze mnie rozebrana, abym mógł bliżej pokazać to, o czym chciałbym dzisiaj właśnie opowiedzieć. Leningrad nie jest małym aparatem. Mówię o nim, że to był arystokrata wśród radzieckich aparatów i to jest prawda. Jest wykonany bardzo, bardzo solidnie. Waży prawie kilogram. Pomimo tego trzyma się go dosyć wygodnie i to osoby i prawo, i leworęczne mają o co zatrzymać palce. Wobec czego wygoda użytkowania, pomimo wysokiej masy. Co wyróżniało aparat spośród innych dostępnych na rynku? Aparat był pomyślany jako aparat reporterski. Wobec czego liczy się prędkość wykonywania ujęć. Jak osiągnąć tą prędkość, jak osiągnąć wygodę użytkowania, jeżeli chodzi o ten aspekt, dysponując czystą mechaniką. Ja nie mówię, że Rosjanie wpadli na ten pomysł, bo nie byli pierwsi, natomiast zastosowano bardzo sprytny napęd sprężynowy, czyli energia gromadzona w sprężynie jest oddawana później i wykorzystywana do tego, żeby po pierwsze zrobić ujęcie, czyli złapać kadr, zwolnić migawkę, ale po puszczeniu spustu ta energia z tej sprężyny przewija nam film do następnego kadru, więc aparat jest gotowy do następnego ujęcia. Jak szybko można robić zdjęcia tym aparatem? Okazuje się, że jak na mechaniczną konstrukcję całkiem szybko, bo osoba dysponująca takim sprzętem mogła zrobić do 3 ujęć na sekundę. Były również wersje pozwalające na to, aby takim aparatem zrobić do 6 ujęć na sekundę, również w trybie automatycznym, czyli po naciśnięciu przycisku, natomiast te wersje nigdy nie weszły do produkcji.
No co jest warunkiem tego, żeby aparat był szybkostrzelny? Nie tylko liczy się napęd, liczy się również sposób podawania filmu w tym aparacie. I oryginalnie w tych aparatach stosowano takie kasetki. Nie są to dzisiaj popularne, natomiast w tamtych czasach dosyć popularne rozwiązania, gdzie do kasetki wkładało się film. Ta kasetka po umieszczeniu w środku, w korpusie aparatu i przekręceniu zamknięcia otwierała się. I co my wówczas widzimy? Widzimy, że mamy tutaj otwartą przestrzeń, zupełnie inne rozwiązanie niż stosowane dzisiaj, takie wargi pokryte welurem. Ta otwarta przestrzeń sprawia, że film może być szybciej wysuwany z kasety, wobec czego aparat może robić szybko zdjęcia. Producent w instrukcji obsługi mówi o tym, że no praktycznie każdy inny film, czyli już film w standardowej kasecie, może być w takim Leningradzie użyty. I teraz, czy jest to prawda? Mogłem się o tym przekonać i muszę powiedzieć, że nie. Nie jest to prawda, ponieważ wkładając taką kasetę do korpusu aparatu, musimy pomyśleć o tym, że siły działające podczas przewijania filmu są bardzo duże, wobec czego konieczna jest stabilizacja tej kasety, a standardowa konstrukcja tego nie zapewnia. Wobec czego, jeżeli w Twoje ręce trafiłby kiedyś Leningrad, to pomyśl o tym, że taką kasetę, którą dzisiaj można kupić w każdym sklepie, trzeba w określony sposób zaadoptować. Trzeba najzwyczajniej w świecie dokleić tutaj pasek filcu, który sprawi, że ona oprze się na korpusie, na konstrukcji wewnętrznej i zapewni płynny przesuw filmu. Czy na standardowej kasecie można uzyskać 3 klatki na sekundę? Owszem. Zrobiłem ujęcie jadącego samochodu i 5 klatek wystrzelonych jedna po drugiej pokazuje, że jest to jak najbardziej możliwe. I teraz bardzo, bardzo ważna uwaga. Ile można zrobić ujęć na jednym naciągnięciu sprężyny? Otóż legendy głoszą, że tych ujęć może być około 20. Instrukcja podaje, że tych ujęć może być około 13. Moje doświadczenie wskazuje, że w zależności od tego, czy będziemy robić na tak zwanych czasach krótkich, czy na czasach długich nasze zdjęcia, tych ujęć bezpiecznie można zrobić około 12. Pamiętajmy, że nie było celem konstruktorów wykonania aparatu, który będzie mógł robić bardzo wiele kadrów, tylko celem konstruktorów było wykonanie aparatu, który będzie mógł tych kadrów zrobić na sekundę do 3, a jak wspomniałem kiedyś, nawet do 6. W związku z tym, że zastosowano taką konstrukcję, to i tutaj pewnie obalę mit o tym, że aparat jest unikalny i skonstruowany całkowicie przez radzieckich inżynierów, rodzą się pewne ograniczenia. Ten sprzęt mógł robić zdjęcia z czasem naświetlania od 1/1000 do 1 sekundy. Jeżeli używałeś rosyjskich aparatów, to mogą Ci się kojarzyć inne konstrukcje, na przykład Zorki, który przecież ma taką samą skalę, od 1 sekundy do 1/1000 sekundy. W aparacie zastosowano migawkę płócienną i ta płócienna migawka po prostu nie pozwala na skrócenie tego czasu poniżej 1/1000.
kiedy naprawiałem pierwszego Leningrada, no powiedziałem do siebie, że jest to po prostu, jeżeli chodzi o mechanikę migawki, zorki w innej odsłonie. Czyli radzieccy konstruktorzy sięgnęli do konstrukcji niemieckich, bo przecież wiemy, że tak naprawdę ten system, który zastosowano w aparacie Zorki, takim protoplastą była Leica. Wobec czego no ja osobiście nie zgadzam się z taką tezą, że Leningrad jest to całkowicie radziecka konstrukcja. Co zmieniono w stosunku do no na przykład takiej Zorki? Otóż, ponieważ z dużą szybkością aparat zwija film, a zwijając film jednocześnie naciąga migawkę, to konstruktorzy musieli wzmocnić ten tutaj układ opóźniacza. Dodano mu specjalny element, specjalne wzmocnienie, które powoduje, że ta konstrukcja po prostu nie ulega uszkodzeniu w momencie naciągania migawki. Natomiast biada temu, kto nie będzie przestrzegał instrukcji, a instrukcja mówi bardzo wyraźnie, że zmiany czasów, teraz słyszymy, jak aparat wchodzi na czasy tak zwane długie, owej zmiany czasu można dokonać tylko i wyłącznie przy naciągniętej migawce. W przypadku tego sprzętu oznacza to, że zmiany nastawy czasów możemy dokonywać jedynie zadbawszy uprzednio o to, aby ta sprężyna cały czas była nakręcona. Zdarzały się osoby, które do przesady traktowały to przykazanie, no i w pewnej nadgorliwości potrafiły nawet przekręcić tą sprężynę i ponoć była to nagminna usterka tych aparatów. Ja przerobiłem przypadkowo zmianę czasów przy braku naciągu sprężyny i niestety skończyło się to uszkodzeniem aparatów. Następna cecha, która jest związana z faktem, że no w tym aparacie nie znajdziemy elementu, który właściwie był dedykowany do obsługi filmu w formacie 135. Filmu, który przecież na brzegach ma perforację. Ta perforacja w aparatach o powiedzmy tradycyjnej konstrukcji pozwala precyzyjnie odmierzyć nam film o długość następnej klatki, to po pierwsze, a po drugie precyzyjnie zachować stałe odległości pomiędzy tymi klatkami. Tu, w Leningradzie, ponieważ aparat ma zrobić 3 zdjęcia na sekundę, nie można było zastosować tego typu konstrukcji. Film, który odwija się z tej rolki, nawija się później na ten walec. W związku z czym, im więcej tego filmu zużyjemy, tym bardziej w miarę kolejnych kadrów zwiększa nam się średnica tego walca. Wobec czego odległości, które będziemy mieli pomiędzy poszczególnymi klatkami, na początku małe, w miarę upływu tego filmu będą rosły. I przedstawiony kadr ukazuje właśnie, jak to wygląda. Czyli małe odległości pomiędzy klatkami na początku filmu oraz całkiem spore odległości pod koniec tego filmu. Mi osobiście to nie przeszkadza. Mi nie trafił się egzemplarz, a o takich słyszałem, no, w którym te klatki nakładałyby się na siebie, wobec czego no, dla mnie ta cecha jest cechą, powiedzmy, wyróżniającą aparat, tego typu konstrukcję,
Natomiast absolutnie nie przeszkadza mi to w używaniu tego aparatu. To tyle, jeżeli chodzi o napęd sprężynowy. Może przejdźmy do pewnej cechy, która mnie w tym aparacie faktycznie, no, biorąc pod uwagę moje poprzednie doświadczenia z konstrukcjami typu Zorki, zafascynowała. Otóż zafascynował mnie dalmierz. Po pierwsze, pole widzenia jest ogromne. Po drugie, nie potrzebujemy tutaj, zmieniając obiektywy, a było ich kilka, powiedzmy od ogniskowej 50 mm aż do 135 w różnych wersjach, takie proponował producent, nie musimy tutaj, jak to w przypadku niektórych konstrukcji, umieszczać specjalnego celownika, który by nam korygował błąd paralaksy oraz pokazywał, co naprawdę będziemy widzieć w kadrze. Tutaj widzimy bardzo dużą ramkę, która określa nam kadr dla 50 mm oraz następne ramki, które bardzo wyraźnie określają kadry dla innych ogniskowych. To ogromne ułatwienie, jeżeli chodzi o używanie tego aparatu. Natomiast jeszcze ciekawszą jest konstrukcja samego dalmierza. Ponieważ tradycyjne dalmierze bazują na układzie luster półprzeźroczystych i ostrzenie polega na tym, że nakładamy ruchomą plamkę na obiekt, który akurat chcemy wyostrzyć i w ten sposób uzyskujemy wymaganą ostrość. Natomiast w przypadku Leningrada konstruktorzy, moim zdaniem, zrobili prawdziwy majstersztyk. To jest bardzo delikatny oraz bardzo skomplikowany układ soczewek i pryzmatów. Czyli my tutaj nie mamy plamki, co zobaczymy zresztą na filmiku za kilka chwil, tylko nakładamy, jakby dopełniamy do siebie dwa obrazy. Pierwszy, nieruchomy, prostokątny, widzimy w środku kadru, a poruszając pierścieniem ostrości, doprowadzamy do momentu, kiedy obrazy nam się złożą, kiedy ruchome tło będzie współgrało z ostrzonym obrazem. Po pierwsze, ułatwienie, jeżeli chodzi o ustawianie ostrości. Po drugie, ten układ działa również wtedy, kiedy jest dosyć ciemno, kiedy tradycyjne dalmierze już się poddawały. Producent zdawał sobie sprawę, że sam układ jest skomplikowany i że potrafi się dosyć i że ma tendencję do tego, aby się rozregulowywać. W związku z tym co następną wersję aparatu poprawiał konstrukcję tego dalmierza. Natomiast z mojej perspektywy muszę stwierdzić, że jego kalibracja jest dosyć trudna, a otwory inspekcyjne, których na początku nie było, a które później producent dodał, nie zapewniają dostępu do wszystkich części, wobec czego jeżeli chciałbyś próbować dokonać samemu takiej kalibracji, bo być może sprzęt, który wpadnie w Twoje ręce, który dostanie się w Twoje ręce, będzie tego wymagał, warto by było najpierw zrozumieć zasady działania tego dalmierza, żeby po prostu go nie uszkodzić.
Co było przekleństwem tego aparatu? Przekleństwem, no myślę, że konstruktorzy nie mogli tego przewidzieć, był materiał, z którego wykonano odlew, szkielet tego dalmierza. Okazuje się, że z biegiem czasu ulega on destrukcji. I to też można zobaczyć na zdjęciu. Kiedy otworzyłem ten konkretny egzemplarz, to ten dalmierz dosłownie rozpadł mi się w dłoniach. Jeszcze raz powtórzę, on się rozpadł w dłoniach, ponieważ te odlewy nie wszystkie tak mają. Niektóre wersje produkcyjne nie wykazują absolutnie po latach żadnych dysfunkcji. Natomiast zdarzały się partie, gdzie materiał puchł, podobnie jak tabletka polipiryny wrzucona do wody. Ten układ wyginał się. Na początku ulegał rozkalibrowaniu, a potem po prostu zniszczeniu. Jeżeli będziesz chciał kupić aparat, to zwróć szczególną uwagę na dalmierz. Nawet posłuchaj, czy w środku coś nie lata. Jakiekolwiek podejrzenia o uszkodzenia dalmierza powinny Tobie wyświetlić znak zapytania, czy aparat warto kupić, bo po pierwsze, dostępność samych Leningradów, przynajmniej w Polsce, jest niewielka, a wyprodukowano ich tylko bodajże 75 albo 76 tysięcy, a zdobycie zapasowego dalmierza na wymianę graniczy z cudem. Kupimy sobie ekspozycję. Leningrad nie jest cichym aparatem. Trudno robić nim zdjęcia w sposób dyskretny. Wyciągamy film z aparatu. Najpierw trzeba będzie go tutaj odblokować. Czyli musimy rozprząc wałek, który zbiera film, który nawija film w trakcie robienia zdjęć. Teraz podnieść kółeczko. No i zwijamy film. No, usłyszałem, że zszedł z rolki, wobec czego otwieramy aparat. Tak, zwinięty.
Myślę, że warto by było poruszyć jeszcze jeden wątek poszukiwań, informacji o historii tego aparatu. I właściwie tutaj to będzie wstęp do historii, która, mamy nadzieję, przynajmniej rozwinie się, bo szukaliśmy informacji, a właściwie potwierdzenia informacji o tym, że aparat Leningrad brał udział w misjach kosmicznych. Oczywiście na internecie można znaleźć pewne informacje, natomiast weryfikacja okazała się dosyć trudna, wobec czego postanowiliśmy pójść troszeczkę inną drogą i napisać do Ministerstwa Kultury w Moskwie. Tam jest Muzeum Kosmonautyki i szczerze mówiąc, wysyłając zapytanie dotyczące udziału Leningrada w misjach kosmicznych, nie liczyłem na jakąkolwiek odpowiedź. Myślałem, że to będzie jak wrzucić kamień do studni. Jakież było moje zdziwienie, kiedy pewnego dnia otrzymuję oficjalną odpowiedź, która sygnalizuje różne wątki warte prześledzenia, a dotyczące użycia nie tylko Leningrada, ale także innych aparatów radzieckich w misjach kosmicznych, ale również otrzymaliśmy kontakt do pana Wiktora, którego teraz serdecznie pozdrawiamy. Pan Wiktor brał czynny udział w przygotowywaniu sprzętu fotograficznego do misji kosmicznych i dzięki niemu otrzymaliśmy pierwszą porcję informacji, które faktycznie wskazują na to, że, które są dowodem na to, że aparat był w kosmosie. I możemy tutaj pokazać materiały, które są fragmentami dziennika pokładowego. To jest dziennik pokładowy z lotu kosmicznego. To jest lot kosmiczny, który się odbył w roku 64. Lot Woschod 1. I dowódcą wówczas był Komarow i to on dokonywał zapisków w dzienniku, którego fragmenty prezentujemy. Jeszcze raz dziękujemy panu Wiktorowi. Zaręczamy, że pozdrowienia dla pana Hermaszewskiego zostały przekazane i liczymy na dalszą współpracę. Prawda, że kompetentnie Łukasz to zrobił? Leningrad chyba ze względu na ten swój napęd, tak sobie myślę, i w związku z tym łatwość obsługi, znajdował zastosowanie w bardzo ciekawych miejscach i obszarach. O tym, że latał w kosmos, Łukasz już wspominał. Dla mnie to jest temat niezwykle ciekawy i bardzo intrygujący. W internecie można znaleźć dosłownie strzępki informacji. Kilka zdjęć, trzech chyba egzemplarzy takich kosmicznych Leningradów. Ale jeśli wszystko się pomyślnie ułoży, to będziemy mogli powiedzieć znacznie więcej. A być może nie tylko my będziemy mówić. Póki co bardzo serdecznie pozdrawiam pana Wiktora Jewgeniewicza Piermitina. Panie Wiktorze, bardzo dziękuję za to wszystko, co do tej pory. I życzę dużo, dużo zdrowia. Thank you.
poza lotami w kosmos Leningrad był przeznaczony, tak mówię, ponieważ taka informacja znajduje się w jego instrukcji, także do zdjęć podwodnych. Istniała specjalna do tego celu obudowa. Inne specjalne wykonanie to tak zwana wersja milicyjna, policyjna, czy dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z takimi opisami się spotkałem. Jest ona czarna i nie posiada wizjera. Trafiłem też gdzieś na zdjęcie takiego zestawu do zdalnego sterowania za pomocą fal radiowych Leningradem. To się nazywa Leningrad RZF albo RUF. No i ostatnia ciekawostka, czy może bardziej należałoby powiedzieć kuriozum, to aparat Super Optimista. Jest to takie wszystko, co było wtedy najlepsze w jednym. Czyli mamy body z Leningrada, z tym napędem sprężynowym. Front, pryzmat i lustro Zenita EB, czyli jest to lustrzanka, aparat lustrzany przez obiektyw patrzymy, kiedy kadrujemy, kiedy ustawiamy parametry. Dodatkowy światłomierz z Fieda IV w miejscu tego oryginalnego celownika Leningrada i wreszcie korbka przewijania z Fieda 11. Należy chyba przypuszczać, że jest to raczej dzieło jakiegoś zdolnego entuzjasty mechanika niż coś, co wyszło z oficjalnych zakładów produkcyjnych. Ale przyznacie, że bardzo ciekawa rzecz. No i to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję Łukaszowi Kujawskiemu za tak fajne poprowadzenie swojej części i w ogóle za przyniesienie tego tematu Leningrada. A Wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Podobno z rynku profesjonalnego dochodziły krytyczne głosy. Odnosiły się one do zbyt długiego czasu, jaki miał być potrzebny na otwarcie i zamknięcie pokrywy aparatu. Przy odrobinie wprawy można zrobić to w całkiem sprawny sposób.